Przez 2 tygodnie bolała mnie klatka po tym, jak mi zasadził tą prawą bombę. Mogę mi tego nie mówić. Czasami musiałem wybierać, czy nie wiem, zimą albo kupić jedzenie, albo ogrzać dom, tak? No. Ja mam wrażenie, że trochę się oczy zaszkliły, kiedy to powiedziałeś. Zgadłem czy nie? No tak, tak. No, ja jestem ogólnie wrażliwym człowiekiem. I wtedy Paweł Pawlak mówi do siebie. Co ja tu robię? Kurde. Prawda czy nieprawda? Możliwe. O kurde. Ale się wkopałem. Cześć, witajcie, nazywam się Artur Mazur, to jest program Klatka po Klatce. Wracamy do studia, okazja przednia, bo przed nami gala KSW 89, a ze mną jeden z bohaterów tej gali, Paweł Pawlak. Witaj, Paweł. Witam się, Mako. Mistrz KSW, walka z legendą, z Michałem Materlą. No i gratuluję tej walki. Dziękuję serdecznie. No, ogólnie no, troszkę wykrakałem też tą walkę, bo nawet chyba na początku lipca dawałem tak jakby... zaczepkę, powiedzmy, że chciałbym się zmierzyć z Michałem, no i udało się to zrobić, więc, że tak powiem, zrobiłem matchmaker gali jestem teraz, tak, no bo stworzyłem tą walkę i wyszło tak, jak ja wyszło. Ja ci powiem tak, obaj wykrakaliście tę walkę, bo podobno Michał Materla po tym, jak wygrał z Radkiem Paczuskim na Stadionie Narodowym, to tam sygnał do Norberta, dawajcie nawet Pawlaka, kogokolwiek, jestem ready na wszystkich. No, tak. Ale żeby, wiesz, słuchaj, żeby nie było tak kolorowo, no to main event ma Bartos i no, myślę, że to była jednak pigułka gorzka. Znaczy, zobaczymy, może jeszcze się to zmieni, zobaczymy, no. Może wypaść przez kontuzję któryś, no i ja będę miał walkę wieczoru. No to wtedy chyba już jeszcze... Już miał parę zamachów Adrian do tej walki, ale się nie udało. Nie, oczywiście żartuję, tak? No tak się śmieję, żeby uważał na siebie, żeby nie wypadł. Ale... A skoczyłbyś na zastępstwo tfu-tfu, gdyby rywalem był Bartos? Że ja z Bartosem? Mm-hmm. No nie, no to pewnie, od razu. To za darmo bym poszedł. On myślę, że niekoniecznie za darmo. Zastanawiałem się, w jaki sposób ty się nakręcasz przed pojedynkiem z Michałem Materlą. No właśnie teraz jakby po te przygotowania, no tak aż nie czułem takiego nakręcenia jak przed na przykład Tomkiem Romanowskim. Wtedy miałem taki jakby... No nie wiem, no, Tomek zadbał o motywację. Dokładnie. Zadbał. Wiesz, jest taki zaczepiak i robi to dobrze generalnie. A tutaj no wiadomo, z Michałem no, pełna kultura, on ma szacunek, miałam do niego, no jeszcze wyszła taka sytuacja z tym pasem, fajna. O tym za chwilę pogadamy. Więc jak ja mogę agresywnie do niego podchodzić, tak? Ale no ja i tak na co dzień jestem bardzo pozytywnie nastawiony, jestem uśmiechnięty i raczej nawet... jakbym nie był fajterem, bo ja jestem strasznie spokojnym człowiekiem, tak? I ja raczej i tak się teraz nakręcam raczej tylko przed rozgrzewką. Ja nawet jak przyjeżdżam na halę, to jest śmiechy, nawet pójdę sobie spać i tak dalej. Oszczędzasz energię. Dokładnie, oszczędzam energię i dopiero jak wychodzę na rozgrzewkę, to zaczynam się nakręcać, myśleć o tej walce, no po co to robię przede wszystkim, tak? No i wiem generalnie, po co teraz tak to robię, tak? No kiedyś nie miałem jakby takiego większego celu. Biłem się, żeby się bić, a teraz po prostu biję się, żeby mojemu dziecku się żyło po prostu w przyszłości lepiej. I żeby też się jakoś zapisać w tych jakby kartach historii. No i to mnie bardzo nakręca. Przypominam sobie jakieś złe chwile z życia i to robi mi duży jakby bodziec w głowie i wychodzę tam albo na śmierć i życie, tak? Więc tak do tego teraz podchodzę, no i tak teraz też wyjdę, tak? Będę nastawiał się mentalnie dopiero przed samym wyjściem, bo po co stresować się przed, czy myśleć o tej walce wcześniej, bo to, jak to nie ma większego znaczenia na razie, tak? Zacytuję ci dwóch zawodników KSW, żeby narysować pewną historię. Piotr Kuberski. Moje nazwisko jest za małe na Materle. Michał Michalski. Z szacunku do Michała nie chciałbym tej walki. Skąd się to bierze? Skąd się bierze takie podejście, wiesz, to jest Michał Materla i każdy jest jakby, wiesz, krok do tyłu, nie? No. Dlatego przede wszystkim, że on tworzył ten sport, tak jak wtedy jeszcze KSW było na otwartym Polsacie, wtedy była największa jakby taka oglądalność KSW, no bo każdy mógł to obejrzeć, tak, nie tylko ci, co są zainteresowani tym produktem, tylko nawet zwykli ludzie, którzy tak się nie interesowali KSW i sportem, mogli obejrzeć, tak, to było na otwartym kanale, no i wtedy było moim zdaniem, tak, największy boom, tak, no bo wtedy był Pudzian, wtedy był Mamet, wtedy był Michał Materla, który dawał gigantyczne serce w tych walkach, charakter, no i ludzie go dlatego tak zapamiętali, tak, i no nie da się ukryć, jest jednym z trzech jakby pionerów tego sportu i on stworzył ten sport razem właśnie z Mamedem i Pudzianem, więc dlatego jest tak kojarzony jako pierwszy, który był najbardziej charakterny, który dawał najwięcej serca, najwięcej krwi oddawał też w tych wszystkich walkach, więc dlatego tak jest traktowany, ale ja akurat patrzę inaczej na to niż, nie wiem, czy Michał Michalski.
Dla mnie to jest, będzie zaszczyt z nim po prostu się zmierzyć i że miałem szansę po prostu z takim człowiekiem zawalczyć w swojej karierze, więc to jest dla mnie coś pięknego i mam nadzieję, że będę to dobrze wspominał. Ze zwycięstwem. A czy biorąc pod uwagę wszystko to, co powiedziałeś przed chwilą, ty w jakiś szczególny sposób uważasz na to, co mówisz przed pojedynkiem? W sensie wypowiadając się, chociażby w trailerach, w wywiadach. Nie, w sumie to wydaje mi się, że jest szczere. Mam do niego wielki szacunek i ja raczej w trailerach nic tam złego do niego nie powiedziałem, tak? Więc wydaje mi się, że wszystko było elegancko i z kulturą. No wiem, ale wiesz, ty jesteś też człowiekiem, który nie boi się mówić tego, co myśli. Kiedyś pojechałeś po Pudzianie. A myślę, że na materle... Ja po Pudzianie? No tak. Nie, no, nie to bardziej Adrian. Nie, ty ja też, ty na, też na tym krześle, że tak powiem, odpaliłeś wrotki dosyć mocno. Ale mam wrażenie, że tutaj absolutnie nie byłbyś nawet w stanie, gdybyś, nie wiem, cokolwiek chciał ostrzejszego powiedzieć, to nie zrobiłbyś tego ze względu na Michała. Tak, no nie, no nawet sobie tego nie wyobrażam, bo wiecie, no też tak samo Michał pomaga dzieciakom, to jest coś pięknego, no nawet jak byliśmy ostatnio na gali w Radomiu, no to się pośmialiśmy, coś tam pogadaliśmy, no nie miałbym jak, bo no Michał jest bardzo sympatyczny, wydaje mi się, że dla wszystkich, tak, jest taki kulturalny, więc nawet nie miałbym jakiś doczepić, do czego się doczepić, szczerze mówiąc, więc... To jedziemy, o Michale, jaka jest najmocniejsza broń Michała Materli? No przede wszystkim to, że jest bardzo mocno charakterny, idzie do przodu, nie poddaje się, więc to są jakby jego główne, że tak powiem, bronie w tej walce. I ja właśnie tak mówiłem w wywiadzie jakimś tam ostatnio, że podejrzewam, że to będzie podobna walka jak z Adrianem Błyszyńskim. Czyli że to będzie walka, że będę go nawet trafiał, będę szybszy od niego, ale Michał będzie szedł cały czas do przodu, nie podda się w tej walce i będzie chciał za wszelką cenę ją wygrać, tak? No bo tym bardziej, że to jest walka o pas i chciałby jeszcze zostać większą legendą, zostać znowu mistrzem KSW, więc myślę, że odda tam całe serducho, żeby tą walkę wygrać i na taki scenariusz się generalnie pisze, że to nie będzie łatwa walka, tylko będzie to ciężka walka, która może dojść do decyzji. I że nawet Michał może być bardzo rozbity, ale będzie szedł do przodu i do ostatniej sekundy będzie wierzył w zwycięstwo. Największy błąd, jaki można popełnić w walce z Michałem Materlą? No przede wszystkim stanąć w pół dystansie z nim bez nawet i nie ruszając się na nogach i bić na oślep sierpę. Bo pierwszy puści prawy ceb i może mnie zjąć, bo Michał jak tak się witałem, no to ma kawał tej łapy, taki bochen chleba. Jak to przypierdzieli, to może zabić. Wiesz, co powiedział Mamet Khalidow o jej pojedynku? Nie wiem, czy pamiętasz taką historię z tego pojedynku, że po tym jak poszedł cios na cios, Michał zatańczył i wtedy Mamet ruszył z tym latającym kolanem. Tak, no wiem, Michał wyprowadził prawy. Mamet powiedział coś, czego myślę, że wiele osób tego nie wie. Przez 2 tygodnie bolała mnie klatka po tym, jak mi zasadził tą prawą bombę. Mogłeś mi tego nie mówić. Gęcia skórka się pojawiła. Na blog będę odczuwał pewnie. W czym ty upatrujesz swojej szansy? W tym, jak to powiedział Damian Janikowski, bo on to chyba powiedział, że ty jesteś plastinio, nawet taki plastyczny w walce, nieprzewidywalny, taki, którego po prostu nie da się rozczytać. To jest ta najmocniejsza broń Pawła Pawlaka? Myślę, że dokładnie. Ta wszechstronność, ten dziwny styl walki ogólnie, no bo ja uderzam, ale nawet nie wiem czasami co uderzam, ale uderzam, tak? I to samo idzie, bo ja bardzo dobrze pracuję na takim timingu, na jakby wyczuciu przeciwnika i wtedy wyprowadzam ciosy, no myślę, że na mojej szybkości, bo ja ogólnie jestem takim szybkim zawodnikiem. Nie jestem jakby też duży generalnie tą kategorię wagową i wydaje mi się, że moja praca na nogach i moja szybkość robi tutaj też dużą robotę i ta nieszablonowość generalnie, tak? I myślę, że to są moje główne atuty, bo już walczyłem 4 razy w KSW i tak naprawdę we wszystkich walkach, no wszyscy mieli ze mną problem, nawet w stójce, tak? To nawet Tomasz Romanowski, który ma mocną stójkę ogólnie, no nie umiał znaleźć jakby bodźca na mnie dobrego, tak? Żeby coś zrobić, a widzieli się, co Tomek robi, kurde, z innymi przeciwnikami, no po prostu ich nokautował, tak? Albo ich zamykał przy siatce i ładował i było im ciężko, tak? A ze mną tak naprawdę nie mógł odnaleźć tego dystansu, nie mógł podejść, nie mógł tymi krótkimi tymi nóżkami postupać do mnie do siatki i mnie zamknąć, tak? I wydaje mi się, że to właśnie moja dziwna ta stójka, to jest moja też główna broń. Wspomniałeś galę na Narodowym, byłeś zszokowany, kiedy Michał Materla nokautował Radka Paczuskiego, bo on był absolutnie przez wszystkich przed tym pojedynkiem, myślę, skreślony, tylko on, jego obóz wierzył w to, że może zwyciężyć, a on jak
przez całą karierę. Dokładnie. Mogły być zloty, upadki, a na końcu ręka w górze. Tak, dokładnie. No ja akurat patrzyłem na tą walkę 50 na 50, szczerze mówiąc, bo właśnie ja tego tak za bardzo nie rozumiałem, bo Radek tak naprawdę dopiero jakby wchodzi w to MMA, bo dopiero miał, która to on miał chyba 5-1 przed walką z Michałem i tak naprawdę dopiero ostatnią walkę bił się z lepszym przeciwnikiem, czyli z Tomkiem Romanowskim, a resztę przeciwników miał takich powiedzmy średnich, nie miał jakichś tam mocnych nazwisk tak naprawdę. Tak więc dopiero Tomka zaczął, że tak powiem, mocniejsze te walki z mocniejszymi przeciwnikami. A Michał Materlan, wiadomo, on bił się całą karierę z mocnymi zawodnikami, ma to bycie w tej klatce, ma doświadczenie, wie jak się zachować, wiadomo, no już moim zdaniem ma inny timing niż kiedyś w tych walkach, bo kiedyś był też taki bardziej eksplozywny, też więcej robił tych zapasów, tak mi się wydaje, bo też więcej obalał, ale nigdy go nie skreślałem i liczyłem 50 na 50, tak, że właśnie w tej takiej, nawet tej bijackiej jakby awanturze, co na przykład Radek podchodził, uderzył jakiegoś sepa, tak, i no i trafił, tak, no wiadomo, Radek też zrobił dużo błędów, bo podszedł bez gardy do niego, może już tak na dobicie, nie wiem. Zbyt nonszalancko, chyba już wierzył w to, że Michała nie ma, a Michał to jest człowiek, który zawsze jest. Dokładnie i to jest też dla mnie lekcja, szczerze mówiąc, że cały czas trzeba być czujnym, a nie... Ale wydaje mi się, że to był brak doświadczenia, że on myślał, że już jest finito generalnie, nam uderzy sobie i będzie miał do highlightu cios jakiś. No i był do highlightu, tylko był, ale w drugą stronę, tak? Ale, jest ale ten... ludzie lubią przyklejać takie łatki. Michał jest rozbity, Michał nie tak, trzyma dokładnie. Ciosu, to już nie jest ten Michał, jak ty do tego podchodzisz? No wiadomo, miał dużo ciężkich wojen, to na pewno się odbija na zdrowiu, to nie ma tak, że się nic nie odbija. Ja też na przykład widzę, że dużo zapominam, a na przykład ja na przykład nie miałem żadnych nokautów w swojej karierze, ale nawet sam okres sparingowy to jest taki, że jest ciężki, to generalnie okres, nawet czasami gorszy od walki i to wszystko ma, wszystko się odkłada generalnie na głowie, to nie jest tak, że... No ale wiesz, twoja wojna z Aresem, no to... Dokładnie. Wojny. Dokładnie, ale nigdy to mi nie zgasło światło, tak? A jeśli zgaśnie ci światło parę razy, a Michał miał parę takich walk, no to myślę, że to robi największą robotę ogólnie, nie? Więc parę tam razy mu zgasło to światło, widać, że ten błędnik jest trochę gorszy, ale no mówię, on umie się odnaleźć w takich właśnie młynach bijockich i właśnie puszcza jakieś cepy z tego, tak? Dlatego trzeba być na to czujnym cały czas, być cały czas koncentrowanym i nigdy go nie lekceważyć do końca, być czujnym w tym, co robimy i skoncentrowany. Ale ja nigdy nie lekceważę swoich przeciwników i zawsze podchodzę w 100% z koncentracją i z szacunkiem, więc nie ma możliwości, żebym na chwilę, nie wiem, pomyślał, a dobra, już jest koniec walki, tak? Do końca będzie pełna czujność, tak? Lubisz się tłuc z berserkerami? Bo to jest kolejny berserker na twojej Dokładnie. No jakoś tak to wychodzi dramikowo. No na to wychodzi, że tak. Choć oczywiście nic do nich nie mam, no. Zawsze też Michałowi kibicowałem w jego walkach, więc... więc nic do nich nie mam, tak? A nawet po walce z Tomkiem Romanowskim nie masz, nie wiem... żadnych pretensji? Albo inaczej, jak odbierasz słowa Tomka, nie te przed walką, że on tam wyśle w kosmos cały oktopus, tylko to, co powiedział po walce, że no, oberwało mu się zresztą za to. No, powiedział, że był nieprzygotowany, że, no, że nie mógł się przygotować, że miał poważną kontuzję, no i tak dalej, i tak dalej. Tam jeszcze wiele niewybrednych słów padło pod adresem twoim, Bartka. Chyba u ciebie też. Tak, tak, Bartka Gładkowicza, Adriana Bartośnickiego, który tu za kulisami czeka na swoją kolej, a swoją drogą zobacz, ty pierwszy, on tam czeka. Najlepszy czemp. Więc wracając do Tomka, to jak to jest? Szczerze, no nie zwracam uwagi, bo dla mnie, jeśli ktoś jest dla mnie toksyczny, to po prostu najlepiej nie zwracać uwagi na taką osobę, żeby po prostu też nie odpalała bardziej, jeszcze więcej nie gadała po pierwsze. Tak jak na hejterów, tak samo ja nie zwracam uwagi, tak? Ludzie sobie mówią, zawsze będą mówić różne rzeczy, żeby się wybielić, żeby się wytłumaczyć, żeby, nie wiem, poczuć się lepiej. A ja mam po prostu takie podejście do tego, że nie zwracam na takich ludzi w ogóle uwagi, tak? I raczej nawet nie komentuję takich rzeczy, nie wchodzę jakby w wymiany z takimi ludźmi i tak dalej, bo to szkoda mojej energii, szczerze mówiąc. Ludzie zawsze będą gadali. No Tomek może też ma taki charakter bardziej awanturniczy i lubi pogadać, tak? Ale no to jego sprawa. Dla mnie jest najważniejsze, że wygrałem z nim walkę w dobrym stylu i to się dla mnie liczy przede wszystkim, tak? Zwycięstwo dobre, no. Kibice już mogą ocenić, jaka to była walka, czy to była dobra walka, czy byłem w niej słabszy, czy lepszy. Choć dużo osób tam, wiadomo,
No mówię, dużo osób się znajdzie takich, że przegrywałem nawet tą walkę, tak? Że nie wiem, że dostał rozcięcie na oku i przez to przegrał na przykład później dwie rundy, tak? No każdy może komentować jak chce, bo to jest internet, tak? Ja odczuwałem, że tą walkę wygrałem w dobrym stylu, bez żadnych urazów, szczerze mówiąc, nic nie miałem po tej walce, więc to jest dla mnie najważniejsze i tego się trzymam, tak? A jakiś hejt, toksyczni ludzie nie, w moim życiu nie mają znaczenia, szczerze mówiąc, i nie zwracam na nich uwagi. Niech mówią, a ja robię swoje. Czym się różni Paweł Pawlak sprzed lat od Pawła Pawlaka, mistrza KSW? No przede wszystkim od tym, że wiem, po co to robię tak naprawdę. Jak urodził się mój syn, no to chciałem mu zapewnić jak najlepszą przyszłość przede wszystkim i to zrobiło u mnie wielką robotę, bo kiedyś jakby tak nie widziałem jakby celu, po co to robię tak naprawdę, po co ja się biję. No biłem się dlatego, żeby tam trochę zarobić, bo lubiłem trenować i tak dalej, a tak naprawdę teraz to robię, bo wiadomo, też lubię to robić, lubię spędzać czas z tymi ludźmi, ale mam dużo takich osłon w głowie, że na przykład jak ja miałem bardzo ciężko, powiedzmy, w życiu, tam brakowało mi dużo różnych rzeczy, tak? Czasami musiałem wybierać, czy nie wiem, zimą albo kupić jedzenie, albo ogrzać dom, tak? No, bardziej pokój, szczerze mówiąc, bo nie ogrzewałem całego, nie? Także to mnie bardziej nakręciło, jakby, to znaczy ja sobie tak wkręcam to, tak? Że nie chciałbym takiej sytuacji, żeby mój syn tak miał, dlatego ja muszę ciężko pracować na to, żeby on miał jak najlepsze życie, tak? I żeby jego star był dużo lepszy, tak? I to jest jakby moja taka motywacja, żeby po prostu, no, że jemu żyło się lepiej w przyszłości, tak? Żeby mógł sobie na wakacje ze mną pojechać, tak? I to jest dla mnie taki główny motywator w tym wszystkim, tak? No jeszcze to, że chciałbym zostać zapamiętanym w przyszłości za może podwójnego mistrza KSW. Zobaczymy, jak Adrian ucieknie kiedyś z KSW, no to chciałbym też zaatakować drugi pas, nie? Ale 7-7, a 9-3 i zostać tak po prostu zapamiętanym jako dobry zawodnik, który dawał z siebie wszystko i coś po sobie zostawił, tak? No i żeby mój syn w przyszłości też to widział, tak? Że dawałem z siebie wszystko, żeby mu żyło się też lepiej i żebym po prostu był jakby jego takim troszkę idolem, tak? To jest takie moje marzenie i zobaczymy, czy będę, nie? Ale mam wrażenie, że trochę się oczy zaszkliły, kiedy to powiedziałeś. Zgadłem czy nie? No tak, tak. No, ja jestem ogólnie wrażliwym człowiekiem. Ale ludzie już to wiedzą. Mam wrażenie, że ten Paweł Pawlak jest też bardziej otwarty. Ja ci pozwól, że ci przytoczę taką historię. To jest taka trochę zakulisówka. Ty powiesz, czy to prawda. Gala UFC, w szatni do walki przygotowuje się Paweł Pawlak. Patrzy na ekran, na którym pojawiają się gwiazdy tej organizacji i wtedy Paweł Pawlak mówi do siebie: co ja tu robię? Kurde. Prawda czy nieprawda? Możliwe. Ja szczerze mówiąc, jak szedłem do UFC, no to nawet, szczerze mówiąc, to nawet nie było moje marzenie. Nie, nawet tam ogólnie nie chciałem być, bo nie wierzyłem w to, że się tam nadaje po pierwsze. I to był jakby główny bodziec, że w UFC generalnie nie wyszło, tak? Ogólnie na tamten moment, szczerze mówiąc, chciałem być w KSW, bo KSW wtedy była taką najlepszą federacją w Polsce i robiła dobrą robotę. A ja nawet, jak mi właśnie wtedy trener powiedział to na sali, że idę do UFC, to ja nawet, no, znaczy nie, no fajnie, bo byłem chyba trzecim Polakiem, tak? I tak dalej, ale nie czułem tego, tak? I bardziej bym się cieszył, jakby poszedł do KSW wtedy, szczerze mówiąc. I nie czułem tego, dlatego też nie miałem takiej pewności siebie, nie? Może to jest marzenie dla większości zawodników, żeby tam być, ale dla mnie w tamtym momencie to nie było wielkie marzenie, bo ja byłem ogólnie bardzo, może, nie wiem, zakompleksionym gościem, może przez to, że no, w domu bywało różnie i brakowało mi na dużo rzeczy, może dlatego bym miał jakieś tam kompleksy i tak dalej i to zrobiło generalnie taką dużą robotę, że tej pewności siebie też nie było w UFC, tak? Także no tak mogło być, no, a to brak pewności siebie, tak? I to był główny czynnik, tak? Jedynie w Krakowie dobrze wspominam, bo się bardzo dobrze nakręciłem, ale też się bardzo dobrze nakręciłem, bo już miałem jakimś tam, powiedzmy, długi, bo właśnie brakowało mi pieniędzy jakoś, nawet sporo. I właśnie tak się nakręciłem mocno, żeby wygrać tę walkę, bo po prostu muszę, że no i dlatego wygrałem. A w UFC, jak wiadomo, razy dwa w przypadku dokładnie, zwycięstwa, dokładnie. Więc to trudno, mi generalnie troszeczkę zrobiło robotę, no. Ale później zacząłem jakby lepiej już wchodzić w to UFC, tylko że później stanął przede mną Leon Edwards, tak? I to nie była jakaś, wiadomo, dominacja z jego strony, ale wygrał po prostu tą walkę i wtedy były te wielkie zwolnienia i mnie zwolnili. Może moja przyszłość w UFC byłaby inna, tak? Bo miałem jedną porażkę z rzędu i mnie wyrzucili, nie? Więc może te wielkie cięcia zrobił Robin, może teraz nadal bym tam był, no nie wiadomo, tak? Ale na razie jestem w KSW, jest mi tu dobrze, tak? Przedłużyłem kontrakt, więc mam nadzieję, że będę tu robił jeszcze robotę przez, no myślę, że z 2-3 lata, no jeszcze powalczę, tak? Więc
Na dobrym poziomie oczywiście. A teraz walka mistrzowska, przed którą, i to jest coś pięknego, oddajesz swój pas Michałowi Materli. Pas, który wyląduje na licytacji dla Fundacji Cancer Fighters. Chciałbym poznać kulisy. Kto wpadł na ten pomysł? Dokładnie. Jak to się stało? No ogólnie to wyszło tak przypadkiem, szczerze mówiąc, bo akurat kręciliśmy trailer do KSW. Ja właśnie namówiłem o mojej drodze, że to była ciężka droga, bardzo kręta i nie było łatwo. No i powiedziałem po prostu, że ten pas dla mnie nie ma większego znaczenia tak naprawdę i liczy się to, co czuję tak w sercu, że ja czuję się jako mistrz i żaden tam, nie wiem, materialne rzeczy nie mają dla mnie większego znaczenia, tak? No i właśnie coachu, który kręci tam trailery, jest jakby odbudowanie atmosfery od wszystkiego, zadał mi pytanie takie sprawdzające. Mówi, tak? No to w takim razie oddałbyś pas na licytację. Jak to nie ma dla ciebie znaczenia? A mówię, o kurde, ale się wkopałem. No żartuję oczywiście. A ja powiedziałem, że tak, no, że to byłoby coś pięknego po prostu, coś takiego zrobić. I, no i KSW też podchwyciło ten pomysł po prostu i to zrobiliśmy, tak? I Michał jeszcze fajnie odpowiedział mi ostatnio, że to, nawet jak on wygra pas, to też go oddajemy na licytację na Counter Fighters i dla Daniela Mielańczuka na jego córeczkę. I generalnie na początku mówię, no, że super, naprawdę, bo to tylko jest pamiątka tak naprawdę. Ja na przykład pas, to nie jest tak, że ja noszę go wszędzie i tak dalej. Ja mam po prostu na sali, on leży na półce po prostu i po prostu tam leży, się kurzy, tak? A tu takim czymś możemy stworzyć, po pierwsze, historię, że może kiedyś mistrzowie też zrobią coś takiego i oddadzą pas, bo nigdy w KSW nie było takiej sytuacji, po pierwsze, żeby oddać pas mistrzowski, tak? I liczę, że to będą bardzo duże pieniądze i że uda się go wylicytować przed świętami, żeby tam zasilić właśnie konta Counter Fighters i dla Daniela. Więc to będzie taka piękna chwila w moim życiu, że będę ją pamiętał do końca życia, tak? I wiadomo, wolałbym wygrać tą walkę, bo będzie jeszcze piękniejsza chwila dla mnie, ale nawet fu, jakby się nie udało, i tak to będzie coś znaczącego w moim życiu, czego nigdy nie zapomnę i naprawdę mega, mega się cieszę, tak? I im bliżej tej walki, tym bardziej jestem też nakręcony, żeby dać super walkę z Michałem, żeby ten pas jeszcze był bardziej zapamiętany, tak? I wierzę w to, że sponsorzy i tam różni ludzie jeszcze bardziej za niego zapłacą. Słuchaj, po tych trailerach zawsze jest, coach jest obwiniany o coś. A tym razem możemy mówić coachu o zasłudze. Zasługa coacha. Już nie wina coacha. To jest naprawdę coś pięknego. Jak oczywiście po trailerze tak myślałem, ale nie, no tak mówię, kurczę, no troszkę tak szkoda, ale tak jak później zacząłem to rozkminiać, mówię, Boże, przecież ty możesz zrobić coś takiego pięknego w swoim życiu, że będziesz, naprawdę, ja później zacząłem tak się mega czuć w sercu, że mówię, pierdziele, no to nie, no to jest taka chwila w moim życiu, że naprawdę nigdy nie zapomnę, a że pas sobie leży, nic tak naprawdę on, znaczy może jakąś wartość ma, wiadomo, tak, że po prostu wygrałem go na Narodowym i obroniłem z Michałem, mam nadzieję, ale on tylko leży, tak, a tutaj możesz stworzyć, wiesz, no liczę, że no nie wiem, za 100-200 tysięcy by jakby poszedł, to byłoby coś pięknego, albo za 2 miliony. Ktoś może zyskać nowe życie, oby tak się stało. To teraz taka zakulisówka, bo sobie nie wiem, wydaje mi się, ale Bartosz się już chyba do studia dobija, on już chce tutaj wejść. Czym przyjechaliście? Spokojnie to zrobicie za tydzień z nim. Stopem przyjechaliście, czy autem? Autem przyjechaliśmy. Czyim? Moim. A dlaczego nie Bartosa? A, bo on tam są jakieś te designy robi w aucie swoim i podobno i coś tam robi, jakąś ceramikę czy coś. Aha. Nie ma wycieraczek, pewnie chodzi ci o jakieś wycieraczki. Nie, że... no przepraszam bardzo, to ty kupiłeś auto bez wycieraczek tak w ogóle. I teraz moje pytanie brzmi, dlaczego? No, kupując auto w salonie, nie ma sensu kupować wycieraczek, gdyż są bardzo drogie, a jak mój kolega da mi za darmo, no to po co przepłacać? A jak się jeździ autem z Adrianem Bartosińskim, kiedy on jest pasażerem? Bo ja ci powiem, jak się jeździ, kiedy ty prowadzisz. Adrian powiedział, że chyba mu się woda zatrzymała jadąc tutaj i chyba wagi nie zrobi na walkę z Saladinem Parnasem. Nie, ja jeżdżę bezpiecznie, tylko mam problem z parkowaniem równoległym. I to jest jedyny mój problem, dlatego zawsze szukam miejsca, jak są dwa miejsca i łatwiej jest zaparkować. A tak się złożyło, że pod firmą u nas trzeba było równolegle zaparkować. Nie, no i to, szczerze mówiąc, teraz właśnie gadaliśmy. Adrian tam do mnie mówi, że jak chcesz, to ja ci zaparkuję. A ja mówię, nie, no nie będę robił lipy, bo tutaj się patrzą wszyscy i nie będziemy wysiadać i się zmieniać. A, to jest historia. Na szczęście było dużo miejsca i
coś tam na krawężnik wjechałem, ale ogólnie nie ma tragedii. No. Już widzę, że moja żona będzie się śmiała z tego, bo ona też tak uważa, że słabo parkuje równolegle. Kapitalna historia, a ja czekam na tę historię, którą napisze Sport w sobotni wieczór w Gliwicach. Jeszcze raz gratuluję tego pojedynku i no i faktycznie niech ten pas waży dużo po kapitalnej walce. Paweł, powodzenia Ci życzę. Tego samego będę życzył Michałowi w Gliwicach. No, niech się dzieje. Dokładnie. Zróbmy mega, mega robotę z Michałem. Naprawdę nawet, żeby ta walka trwała 5 rund, miała nawet zwroty akcji. I naprawdę, będzie miała mega, zwroty akcji. Mega walki się oglądało. Michała Materli, wiesz, to są no, takie jak no cała właśnie, jego kariera. Wiem, no to jest problem. Wolałbym łatwą walkę, ale niestety moje wszystkie walki mistrzowskie, bo już to będzie szósta moja, to no w sumie wszystkie były 5-5, tak? Czyli 25 minut bicia się, no jedynie z Tomkiem Romanowskim było 24, bo mi to jeszcze, bo na minutę przed zakończyłem mniej więcej, ale no chciałbym w końcu zakończyć szybciej, więc zobaczymy. Będę się starał, tak? Ale chciałbym, żeby naprawdę ta walka zrobiła wielkie show i żeby ten pas jeszcze bardziej się rozsławił, że jest do sprzedaży na licytację, więc zróbmy mega robotę i zróbmy coś dobrego na koniec roku i wlicytujmy go za gigantyczne pieniądze, tak? Więc ludzie, jak oglądacie to, no to jest taka szansa i oglądajcie KSW już w sobotę 16 grudnia i oglądajcie i licytujcie na koniec później ten pas. Tak Także dziękuję. Bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu. Paweł Pawlak był moim i waszym gościem. Artur Mazur, to był program Klatka po klatce.